Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideo relacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaw, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się wchodząc na stronę patronite.pl łamane przez dział zagraniczny. Moim gościem jest Mateusz Macini, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, gdzie pisze właśnie doktorat o Chile oraz współpracownik Tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Maćku. Dzisiaj będziemy mówili właśnie o Chile. U nas dopiero się zaczął rok szkolny, natomiast w Chile powoli dobiega końca ze względu na odwrócenie. To jest inna półkula. I jest to dość wybuchowa końcówka roku szkolnego, zwłaszcza w najbardziej prestiżowym liceum w kraju, Instytutu Nacional. Gdzie na początku tego miesiąca, a rozmawiamy jeszcze we wrześniu, policja wrzuciła gazy łzawiące do budynku, weszła tam siłą, aresztowała kilkudziesięciu uczniów. To jest pokłosie trwającego tam już od kilku tygodni konfliktu i może opowiedzmy najpierw o samej szkole, a za chwilę o tym, co tam się dzieje. Czym jest dla Chile Instytutu Nacional? Instytutu Nacional, gdyby szukać... Takiej prostej analogii dla, dla polskiego słuchacza, to można by powiedzieć, że to jest trochę taka instytucja naukowa, jaką w. Polsce, no zwłaszcza tej przedwojennej jeszcze pełniło liceum, czy wcześniej gimnazjum Batorego, Czyli mhm. to jest oczywiście zachowując proporcje, zachowując skalę, że to jest mniejszy kraj, mniejsze miasto, to jest zezwanie najbardziej prestiżowa, jedna z najstarszych w ogóle instytucji akademickich, naukowych, oświatowych w Chile, I to jest też taka uczelnia, która jest troszkę barometrem nastrojów społecznych wśród tej, tej powiedzmy, populacji licealnej czy studenckiej, bo też pamiętajmy, że w w większości krajów Ameryki Południowej, bo to nie tylko Chile, mm -hmm. jest taka zasada, że już ta młodzież licealna jest bardzo mocno rozpolitykowana, tak? Tam procesy budowania młodzieżówek się zaczynają gdzieś powiedzmy w okolicach 13-14 roku życia, więc też protesty z, y, uczniów liceów nie są niczym absolutnie dziwnym. Tak, Ani niczym podobnym do naszych protestów. Nie, mają... absolutnie, bo nasi, nasi licealiści jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, no powiedzmy nawet w ostatnich latach, że gdzieś tam sporadycznie się pojawiali na tych protestach przeciwko reformie sądownictwa, czy teraz może się zaktywizowali, jak są te protesty Fridays for Future mhm. w obronie klimatu, czy te przeciwko, przeciwko polityce takiej szkodzącej klimatowi, no ale to jest cały czas ułamek tego zaangażowania politycznego, takiego naprawdę twardego w porównaniu z tym, co się dzieje w Ameryce Południowej, no w Chile, Argentynie i, i, i kilku innych krajach. Zdecydowanie. Tu jeszcze wspomniałeś, porównałeś to liceum do Polski, może wrzućmy tylko taki smaczek, że jednym z nauczycieli w tym liceum przez jakiś czas był Ignacy Domow ten polski geolog, który bardziej znany jest właśnie w Chile niż w Polsce, bo tam wykonywał większość swoich prac, ale może być Polakom z tego kojarzony, że był pierwowzorem jednej z postaci w trzeciej części Dziadów Mickiewicza, więc mamy taki link z tą szkołą. Tak, i chyba jest do dzisiaj najbardziej znanym tak. Polakiem w Chile. Prawda, tak, tak, ma wiele pomników, ulic, tak, to prawda. Dajmy też, że jest to liceum tylko męskie, prawda? Tam uczą tak. się tylko chłopcy. I opowiedzmy teraz o tym, co tam się dzieje od kilku tygodni. Jak wyglądają te protesty w Instytucie Nacional? Czy znaczy, to są takie protesty, które znowu bardzo dobrze ilustrują to w ogóle, jak wygląda ten ruch polityczny na poziomie liceum w Chile, czy po prostu są protesty przeciwko, przeciwko komercjalizacji sektora oświatowego? I myślę, mm -hmm. że, że nie da się za bardzo wytłumaczyć tych protestów konkretnych w Instytutu Narodowym, dopóki nie powiemy jak wygląda w ogóle kontekst chodzenia do szkoły w Chile? Czy, no czy, czy chodzenia na przykład na uniwersytet? Bo Chile jest pod wieloma względami, i znowu to pewnie byłby temat na osobną rozmowę, jest takim spełnionym snem neoliberałów mhm. czyli to są te to jest taki, taki kraj na drugim końcu świata, gdzieś daleko, na południu Ameryki Południowej, w którym ludzie ze szkoły Miltona Friedmana i, i wszyscy neoliberali ekonomiści, którzy. W tym również chilejscy neoliberalni ekonomiści, którzy sami studiowali na Uniwersytecie w Chicago na Wydziale Ekonomii, przyjechali i zrobili sobie taką, takie poletko doświadczalne tego, jak wygląda społeczeństwo poddane reformom neoliberalnym na każdej płaszczyźnie. Mm -hmm. czyli Nie tylko tej ekonomicznej, ale i społecznej i wszelkiego rodzaju innym zmianom. I, i myślę, że płogopłaszczyzna edukacyjna w Chile to najlepiej obrazuje, dlatego że edukacja, oświata, nauka w Chile to jest po prostu wolny rynek. Tak? Tam z takim, w takim uproszczeniu można powiedzieć, że darmowej edukacji tak naprawdę nie ma, mhm. bo większość z tych szkół, które są publiczne i są prowadzone cały czas przez państwo i tak wymagają jakiejś formy czesnego, jeżeli to nie jest w ogóle forma taka regularna, no to i tak za coś trzeba płacić albo za mundurki, albo za jakiś szereg dodatkowych zajęć, albo za na przykład z, zrzeszenie w kilku prestiżowych organizacjach bo tam jest też cały, cały czas taka na troszkę kastowość. Tak, tak, tak. I na przykład jeżeli się Chce pójść na studia w Chile, to już jest wtedy w ogóle taki, taki późny kapitalizm do kwadratu, można powiedzieć, uh -huh. bo z kolei, jeśli chodzi o edukację wyższą, to w ogóle nie ma publicznej edukacji. Mało tego, większość tych najbardziej prestiżowych uczelni. Jest cały czas albo bezpośrednio, albo jakoś tak naraty, ale cały czas mocno związana z Kościołem, mm -hmm. bo, bo Kościół cały czas w edukacji zachowuje mocne wpływy. Chyba I pontyfikalny uniwersytet? Pontyfikalny, jest tak. Najlepszym uniwersytetem w Chile w ogóle. I jednym z najlepszych w ogóle na mm -hmm. kontynencie. I te, to też jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że on oficjalnie podlega papieżowi, mm -hmm. tak? Jak każdy uniwersytet pontyfikalny, tak. który, których jest mnóstwo w Ameryce Południowej, ale. Coś, czego, czego nie znamy u nas, ale. Coś, tak, czego nie jest, znamy u nas, chociaż u nas też są, też są teologiczne <coughs> uczelnie. Czy uczelnie podlegające pod jakość kuratora Kościoła, tylko uh -huh, uh -huh. może nie tak bezpośrednio, bo rzeczywiście to, że uniwersytety czy liskie podlegają bezpośrednio pod papieża, no bardzo często było jakimś takim wytrychem instytucjonalnym, żeby nie wprowadzać wielu różnych reform, bo się papież nie zgadza podobno, Jasne. gdzie papież bardzo często prawdopodobnie w ogóle o, tym, o, o tych reformach nie wiedział. No ale wracając do tego aspektu komercjaliz komercjalizacji w ogóle usług edukacyjnych, no to jeśli chodzi o, o zapisywanie się do liceów, może jeszcze nie tak bardzo, bo te czesne w liceach nie są takie horrendalne, ale czesne na uczelniach czyliski są ogromne do tego stopnia, że rodzice bardzo często zadłużają się mniej więcej na takie same poziomy, na jakie ludzie w Polsce się zadłużali na kredytach hipotecznych po to, żeby wysłać swoje dzieci na studia. Takie mhm. to są potem długi, które są dziedziczone i spokojnie na, na pokolenie i potem rzeczywiście możemy podzielić całą dzisiejszą czyliską populację na taką jedną czwartą ludzi, którzy są posiadaczami tego kredytu i trzy mhm. czwarte ludzi, którzy są dłużnikami, tak? Mhm. I żeby, żeby może zobrazować słuchaczom w ogóle, jak, jak, do jakiego stopnia to jest skomercjalizowane, no to chilejskie uniwersytety wchodzą w bezpośrednie konglomeraty z bankami chilejskimi i mhm. oferują na przykład kredyty które, których oprocentowanie, kredyt oczywiście na pokrycie czesnego, to yes. oprocentowanie jest zależne od Twoich wyników na egzaminie wstępnym. Czyli im masz lepszy wynik, tym niższy dostajesz procent kredytu, czy tam lepsze warunki spłaty. Mało tego, jeżeli na przykład się podejmujesz studiowania na dwóch różnych kierunkach, to oni Ci oferują już kredyt konsolidacyjny. Mm -hmm. I to bardzo często istnieje w takich śmiesznych trójkąta, trójkątnych konfiguracjach ekonomicznych, w których występuje bank, uczelnia i supermarket. I na przykład bank, uczelnia i supermarket <grym> okay. wydaje jedną kartę kredytową, za którą można zapłacić, w tych wszystkich trzech przybytkach, mhm. oczywiście upraszczając ten, ten model, ale potem się te raty bardzo dziwnie rozlicza i rzeczywiście kredyt studencki jest powszechny, kredyt studencki jest właściwie um, jednym z głównych źródeł utrzymania chilejskich banków w tej chwili, dlatego że wszyscy go biorą, bo naprawdę te czasy są bardzo wysokie. I teoretycznie ostatnie, ostatnie rządy w Chile próbowały jakoś to zmienić, próbowały wprowadzić właściwy odsetek ludzi, którzy mogą tam wejść na te uniwersytety bez konieczności opłaty. Ale to są cały czas 10, 15, 20% maksymalnie tak na tych dużych uniwersytetach. W związku z tym widzimy, że tam po prostu pieniądz robi dyplom. No, nie tylko zresztą tam, ale mm. faktycznie tam w skali takiej, którą opisałeś, czyli hiperskali. I cofnijmy się do tego. Ta szkoła w e, o której mm -hmm. wspomniałeś, mitelda Friedmana, ona weszła w życie za czasów Augusto Pinocheta. To była dyktatura w Chile, dla tych, którzy nie wiedzą. Mm -hmm. Swoją drogą, ciekawostka, bo Instytut Nacional, e, Nacional, nie Nacional, czasami się portugalskie łączy. 18 prezydentów w Chile w tym Salvador Allende, którego obalił właśnie generał Augusto Pinochet i reforma edukacji, którą Pinochet wprowadził, z tego co wyczytałem, była ostatnią reformą wprowadzoną przed jego ustąpieniem ze stanowiska. Jednego dnia przegłosowano reformę edukacji, która właśnie doprowadziła do tej komercjalizacji, o której teraz mówiłeś, a następnego dnia on oddał władzę w wyniku wcześniejszego referendum. Od tamtej pory mieliśmy rządy różnych opcji politycznych. Rządziła lewica przez większą część czasu, wspólnie zresztą z HDK, mhm. więc nie, do, nie był do końca taki lewicowy rząd, ale rządziła też prawica. teraz na przykład mamy prawicowego prezydenta. I nigdy te rządy tak naprawdę nie rozprawiły się z tą reformą edukacyjną. Jaki jest stosunek? Polityczno-społeczny w Chile do tej spuścizny po Pinoczecie. Dlaczego ona nie została ruszona? Czy tutaj jeszcze jedną taką uwagę techniczną, Maćku, musimy poczynić? Dlatego, że Chile jest jedynym, przynajmniej jedynym krajem, o którym ja wiem, na mhm. świecie, w którym Hadecja jest partią socjaldemokratyczną. Okay, więc, więc tutaj, jak mówimy o hadekach to oczywiście mówimy o ludziach, którzy są blisko kościoła, ale niemniej mhm. jednak mają takie bardzo, no na europejski grunt, powiedzielibyśmy, socjodemokratyczne poglądy, trochę tak jak taka Brytyjska Partia Pracy gdzieś tam z czasów Tonego Bojara. może okay, późnym, okay. późnego Tonego bojara tak? Czy nawet mhm. bliżej na takiego radykalnego centrum wręcz niż, niż, yy, niż jakiekolwiek centrowy wicy. Aczkolwiek no, o spuścizinie punkt Pinocheta można by tutaj dużo mówić, i myślę, że fakt tego, jak Ważna była oświata dla dyktatury, która odchodziła, to ja tutaj przytoczę taką anegdotę, myślę, która dość dobrze to, to, to ilustruje. Ja byłem, w, spędziłem wczoraj 4 miesiące w zeszłym roku robiąc badania terenowe do doktoratu i jednym z elementów tych badań były wywiady pogłębione z wieloma aktywnymi, tudzież już powoli wycofującymi się ze sceny politycznej politykami i jednym mm -hmm. z tych polityków, z którymi udało mi się porozmawiać był Jose Antonio Cast, czyli taki bardzo skrajnie prawicowy polityk, który tworzy... Nowe ugrupowanie Partii Republikańską. To jest jeden z pierwszych prawicowych ugrupowań, które teoretycznie, instytucjonalnie przynajmniej nie ma bezpośredniego związku, czy nie wychodzi z dyktatury Pinocheta. Mhm. I on w wyborach prezydenckich, wcześniej w tym samym roku, zdobył 8-8,5% mniej więcej, co jest całkiem już takim znaczącym to jest wynikiem. Dobry wynik, tak. Pokazuje, że trzeba się z nim liczyć. On też jest znany z tego, że jego brat był. Ministrem w ostatnim rządzie Pinocheta, czy tam hmm. w ostatniej rotacji, bo ten rząd się dość często w latach 80. zmieniał. I w momencie, w którym ja z nim się spotkałem, to pamiętam, że zadałem mu takie pytanie, dlaczego głosował. W 1988 roku w plebiscycie, tym przedłużającym kadencję Pinocheta, do czego głosował za dyktaturą? Dlatego, mm -hmm. że to dla tych, którzy nie, 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 nie śledzą kontekstu, to transformacja czyliska wyglądała praktycznie kropka w kopkę tak jak Polska, że była po prostu mocno negocjowana, nawet w tych samych latach się działa, tylko że ona nie wynikała z okrągłego stołu, tak jak w Polsce, tylko wynikała z plebiscytów. w którym tak. Pinochet dał ludziom szansę zagłosowania, czy dają mu jeszcze kolejne 8 lat mandatu, czy nie. I, I nie, ku... nie, spodziewa nie spodziewał się że tego, przegra. że przegra. Tak, tak. I, i, I rzeczywiście przegrał. Chociaż prawica wtedy dość mocno zagłosowała na, na tą opcję SI, tak? mhm. czyli tak, jestem za utrzymaniem rządów dyktatury. I Antoni tak. Antonio Cas, któremu zadałem to pytanie, do czego głosował na C, to spojrzał na mnie takim bardzo zdenerwowanym wzrokiem i powiedział, że on to zrobił właśnie po to, żeby powstrzymać radykalizację ruchów. Studenckich i uczelnianych. Mm -hmm. Że dla niego, że on uważał, że jeżeli. Oczywiście w dużej mierze pewnie to była odpowiedź dyplomatyczna, bo jest aktywnym politykiem i nie mógł za dużo takiego. No tak. Y, tak, 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 się, tak się ujawnić, ale powiedział mi wprost, że, że on się bał, że w momencie, w którym lewica przejmie władzę, to po prostu uczelnie się, się. Czy uczelnie, czy licea, czy szkoły w ogóle się zamienią w takie bazy, wylęgarnie wręcz jakiegoś ostrego komunizmu. I, i o tyle, o ile. Możemy myśleć, że to jest, to jest, to jest trochę przygrywka polityczna kasta dzisiaj, to, to na prawicy czyńskiej dominuje takie, taki, pogląd. taki pogląd, że uh -huh. z uniwersytetów się wziął Allende, że z uniwersytetów uh -huh. się wzięła rewolucja, uh -huh. że y, z uniwersytetów mógł się wziąć drugi Guevara, bo przez Guevara był wykształconym lekarzem i że to wcale nie jest tak, że komunizm się bierze z klasy pracującej, gdzieś tam spór czy, czy hut, czy fabryk, ale że komunizm się rodzi na miejskich, burżuazyjnych, i dlatego te placówki muszą być tak bardzo mocno kontrolowane, bo przecież jak nie, no to, to będziemy mieli rewolucję. To jest ciekawe, co mówisz, ponieważ faktycznie jeżeli spojrzymy na to, co działo się w Chile w ciągu ostatnich 15 lat, to takie największe protesty, które miały miejsce w tym kraju już po upadku mhm. Pinocheta zaczęły się faktycznie od protestu uczniów. To był rok 2006, nazwano to Marszem Pingwinów, bo uczniowie w Chile Noszą takie mundurki, tak. Tak, w, które są no, w takich kolorach... No, którzy... Wyglądają jak pingwiny, tak. no krótko mówiąc. Nie <laughs> tak. ma się co tutaj kreować. I to był protest, który, co ciekawe, zaczął się też w Instytucie Nacional, Nacional od okupacji tamtejszej placówki uh -huh. przez część uczniów. Czy mógłbyś trochę więcej o tym powiedzieć? Bo to było ogromne poruszenie społeczne, prawda? 2006 rok. No to był, to był ruch pingwinów, bo on potem został już wyniesiony uh -huh. do rangi ruchu, który no, w szczytowym momencie zebrał milion osób na demonstracji w Santiago. tak? Uh -huh. I to jest... W ogóle w obiektywnych ramach to jest ogromna, wręcz monstrualna liczba protestujących, a jeszcze, jak weźmiemy pod uwagę to, że Chile ma 18 milionów mieszkańców, tak. z czego 8 milionów z hakiem mieszka w samym Santiago, i, i jeżeli na ulicach tego miasta pojawia się 8 milion osób, które idą w jednym marczu, mar marszu, no to jest generalnie co ósmy mieszkaniec tego miasta pojawia się w jednym miejscu w tym momencie. Tak, to jest, to jest fala ludzi. Która prawie wtedy oboiła rząd. I to mm -hmm. jest w ogóle bardzo mm, ciekawy zbieg okoliczności, bo te pingwiny się wydarzyły. Miesiąc czy właściwie kilka tygodni po tym, jak władze robiła Michelle Baszeret. Czyli, mhm. czyli w ogóle też taka bardzo ważna figura transformacyjna, bo ona dzisiaj będąca wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka, była czyliskim prezydentem przez dwie kadencje, przez osiem lat, i z ma przerwą. Bo tego z przerwą wymaga, tak. tak, bo oni w tej chwili tak troszeczkę na zakładkę, byliśmy my cztery lata Bachelet, cztery lata Piniery, mhm. cztery lata baszery, i znowu mamy cztery latiniery. To jest też wymóg konstytucji czylijskiej, prawda? Że tak. nie można mieć. Nie można zostać ponownie wybranym na urząd od razu, tylko trzeba tylko odczekać, odczekać karencję. Uh -huh. Ale to też pokazuje, że tam jednak te nastroje społeczne bardzo skaczą tak? Uh -huh. z jednej na drugą stronę. I Michelle Baszeret, której ojciec był jedną z takich bardziej rozpoznawalnych, jedną z pierwszych w ogóle ofiar dyktatury, bo był pilotem lotnictwa czyńskiej armii i zginął w wyniku powikłań znaczy, umarł tak naprawdę na, na drogliwości sercowe. Ale one były w dużej mierze spowodowane sposobem, w jaki on był w ogóle przesłuchiwany, traktowany, mm -hmm. przetrzymywany w więzieniach. Michelle Bachelet uciekła do dawnego NRD, tam dopiero obroniła dyplom, on jest lekarzem z wykształcenia i w momencie, w którym ona objęła. Władze w Chile to wielu ludzi się spodziewało, że to będzie takie nowe otwarcie, że ona z taką rekonciliacyjną polityką tak. podejście i podejdzie i do lewa, i do prawa, że wreszcie skończą się te spory o rozliczenie dyktatury. A tu już w pierwszych tygodniach na ulicę wyszli uczniowie, ale co ciekawe, oni zaczęli protestować przeciwko podwyżce, podwyżce czy nawet likwidacji urk na transport publiczny, mhm. dlatego że to kolejna rzecz, którą tutaj musimy jako, jako kontekst przytoczyć, tak. że w wielu krajach Ameryki Południowej w ogóle nie istnieją ulgi studenckie, dęckie, no. uczniowskie mm -hmm. na transport publiczny, ani na kolej, gdzie kolej i tak jest stosunkowo mało rozwinięta, ale tak. na przykład na, na autobusy międzymi międzymiastowe. A mimo wszystko jednak, zwłaszcza w okolicach Santiago, no to transport jest dość drogi. Tak? To, to dla osoby, myślę, że dobrze to zobrazuje słuchaczom Cena, czy powiedzmy, cennik w ogóle metra w Santiago de Chile. To jest. Sam to przeżyłem, więc bardzo, bardzo chętnie się podzielę tą wiedzą, że dla osoby, która korzysta z metra w Santiago dwa razy dziennie, czy powiedzmy jedzie do pracy i wraca z pracy mhm. i robi to od poniedziałku do piątku. To kosztuje cię to w przeliczeniu na złotówki między 550 a 600 zł miesięcznie. To jest... to jest bardzo dużo, tak. jak na kraj no wciąż cały rozwijający się uh -huh, uh -huh. i wciąż z taką mocno, z taką dużą nierównością społeczną. Tak? Gdzie... To są jedne z najwyższych nierówności społecznych na świecie tak. w dalszym ciągu. W dalszym ciągu. Uh -huh. Pomimo tego, że, że Chile i tak robi dość duży postęp tak, w, tym, w, tak. tej, w tej płaszczyźnie, więc te, te... wyobraźmy sobie te. 550 czy 600 zł, czy tak ekwiwalent 600 zł, który trzeba miesięcznie przeznaczyć na, na przykład na przejazd kilku stacji metra, tak. gdzie te stacje metra też są bardzo od siebie oddalone tak? I, i ciężko je w jakiś inny sposób to trochę pokonać. Jest jak taka podziemna kolej SKM-ka, prawda? Tak, no to już jest bardziej SKM ka mhm, niż metro, Szczerze mhm. mówiąc, jak mamy to porównywać do, do, do na przykład Warszawy czy tak, w ogóle tak. innych, innych europejskich stolic czy dużych miast. W związku z tym, w momencie, w którym zlikwidowano te ulgi, to się po prostu chodzenie do szkoły stało nieopłacalne dla wielu, krótko mówiąc, mm -hmm. dlatego że zwłaszcza na chilejskiej prowincji no, często też jest tak, że ta szkoła, zwłaszcza średnia, tak, czy liceum, czy, czy jakaś szkoła zawodowa, to jest wybór, albo, albo edukacja dzieci, albo pozostawienie ich na miejscu i się tam praca w gospodarstwie. Mm -hmm. tak? I te protesty w 2006 roku się od tego wzięły właśnie, że, że zlikwidowano ulgi na transport, a potem stworzono ruch, Stworzono struktury, stworzono przywództwo, te pingwiny się zaczęły zazębiać. One objęły w pewnym momencie cały kraj, bo i w Valparaiso, i na tak. południu. To była okupacja ponad 500 placówek, liceów, w której wzięło udział 800 tysięcy uczniów przez ponad, przez prawie miesiąc. Prawda? Prawie miesiąc, tak. 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 To był miesiąc, w którym po prostu uczyńska edukacja została kompletnie sparaliżowana, bo, mhm. bo 800 tysięcy dzieciaków po prostu okupowało swoje sale lekcyjne. I to jest w ogóle też ciekawe w perspektywie dzisiejszych protestów, tak? Bo. Tamte pingwiny winy już dzisiaj są w parlamencie. Tak, tak, I, tak, tak, i to pokazało, że to nie był taki ruch, który raz się zwołał, wywalczył rzeczywiście jakieś koncesje, dlatego, że tam wtedy wprowadzono, nie powiem reformę, ale dość dużą korektę tych finansowych aspektów mhm. edukacji, czy wprowadzono właśnie te kwoty 15 czy 20% studentów, którzy mogli za darmo, za wyniki w nauce wejść na. Publiczne uczelnie, wprowadzono też y, większość zajęć dodatkowych za darmo, wprowadzono jakąś taką poszerzoną ofertę edukacyjną, zwłaszcza poza Santiago i poza tymi dużymi miastami, ale to nie rozwiązuje tego problemu systemowego, jakim jest edukacja jako towar. Tak. tak? I, I przez to te pingwiny na początku rzeczywiście walczyły tylko jako, jako uczniowie. Natomiast później przeszli do aktywnej działalności politycznej i jeż, dzisiaj taki, jest wielu z nich w parlamencie już. Jeszcze był taki moment, kiedy ty mówisz o parlamentarzystach, mhm. to najbardziej znaną parlamentarzystką z tego ruchu jest oczywiście Kamila Bajejo, która była przewodniczącą młodzieżówki komunistycznej i ona dała się poznać kilka lat po tym proteście pingwinów, bo jeszcze lata 2011-2013 to był ten wielki protest studencki w Chile, prawda? I wtedy część komentatorów, on był podobny do tego, o czym teraz tak. powiedziałeś. Ona była miał rzeczniczką... podobną, tak, podobną przyczynę u tak, tak, tylko dotyczył bardziej tej wyższej edukacji hmm. niż edukacji licealnej. I wtedy część komentatorów mówiła o tym, że to są właśnie pingwiny, które z liceum przeszły na studia. Tak. Teraz jest to, o czym mówisz ty, że część z nich jest w parlamencie. Nawet z Kamią Bejecho jest taka historia, że ona kiedyś pytana o to, czy mogłaby współpracować z Michelle Bachelet. Powiedziała, że nigdy w życiu, że w ogóle trzeba zapomnieć, bo, bo ona Ta była akcja. bardzo źle odbierana. A teraz, a później podczas ostatniej kampanii z nią niesamowicie blisko współpracowała. Czy, Twoim zdaniem, to, że kilku przedstawicieli tego ruchu jest teraz w parlamencie, ma przełożenie na ewentualne przyszłe reformy? Czy, czy ich jest po prostu za mało w tej masie parlamentarzystów, żeby mogli mieć wpływ? Jak to wygląda politycznie? Myślę, że niekoniecznie będzie miało przełożenie na reformę edukacyjną, bo już im jako parlamentarzystom nie bardzo chodzi o edukację. Mhm. Jak się właśnie prześledzi polityczne kariery pingwinów, którzy no najpierw zaistnieli na, na, na scenie ogólnokrajowej jako liderzy. Protestów uczniowskich, potem rzeczywiście tak jak mówisz, protestów studenckich, to po prostu bardzo fajnie było prześledzić tę tą, tą oś czasu, bo to uh -huh, rzeczywiście uh -huh. pokrywało się z tym z momentem, w którym wszyscy się spodziewali, że tak, pingwiny teraz przejdą na, na studia, jak tylko pingwiny się pojawią na studiach, to znowu zaczął robić zadymę. <laughs> I, I podobnie się dzieje w czyjskim paramencie. przy czym obecny czyjski parlament w ogóle wygląda... Z europejskiego punktu widzenia byśmy powiedzieli trochę niestabilnie, bo tam oczywiście ustrój jest taki bardziej proprezydencki prezydencki mhm. Rządzi, jeśli chodzi o prezydenturę i, i tworzenie rządu prawica, ale prawica nie ma większości w parlamencie. Więc tam non-stop dochodzi do, do przepychanek, ale z drugiej strony lewica też jest mocno podzielona, bo, bo sama Kamija Bajejo to już jest taka przedstawicielka takiego nowego ruchu, który się w wielu krajach Ameryki Południowej manifestuje, czyli takiej nowej lewicy, która jest Niemarksistowska. Mhm. Dlatego, że znowu, jak mówimy o lewicy w Ameryce Południowej, to dla takiego europejskiego obserwatora, czy nawet europejskiego wyborcy lewicy, mogłoby się skończyć. Kontakt z tą lewicą latynoamerykańską mógłby się ciężkim szokiem skończyć. Dlatego, że tam oprócz tego, że istnieją w ogóle takie pełne partie komunistyczne, które się cały czas legitymizują sierpem i młotem i noszą flagi z podobiznami Lenina. Niektórzy nawet Stalina, jeżeli się gdzieś tam dość wystarczająco głęboko pogrzebie. No tam jest bardziej nawet egzotycznie, są maoiści, są trockiści. No są maoiści, są trockiści, trocki ta, tak, ta, ta. tak. Na każdej uczelni. W, w na przykład dzisiaj trockiści są najsilniejszą, mówię, uh -huh. partią lewicową i. I tam ten konglomerat rewicowy jest dużo bardziej złożony, natomiast uh -huh. w Chile powstało niedawno takie ugrupowanie, które się nazywa szeroki front, czyli Frente Amplio, tak. i to jest ta rewica niemarksistowska, czyli to jest taka lewica, z którą my mamy do czynienia w Europie dużo częściej która bardziej ma na. W swoich sztandarach właśnie prawa mniejszości seksualnych, walkę ze zmianami klimatycznymi, które w Chile są bardzo mocno wyraźne, mm -hmm. bo to jest jednak kraj, który ma ogromną rozciągłość geograficzną i wszystkie możliwe klimaty i, i trochę się nie, niekoniecznie zajmują już tymi kwestiami właśnie ideologicznej walki klas, tak byśmy to mm -hmm. powiedzieli, które z kolei na przykład cały czas są na sztandarach i partii komunistycznej, i socjalistycznej, i socjodemokratycznej, które tak już coraz mniej się od siebie różnią. Natomiast czy oni się będą chcieli zająć się edukacją Myślę, że to już nie jest dla nich najważniejsze, bo, bo to powoli zaczyna przypominać, znowu szukając analogii, może do tego, co. Co się dzieje w Polsce? To powoli zaczyna przypominać taką sytuację, którą my mamy w Polsce ze służbą zdrowia, że wszyscy mówią o tym, że jest potrzebna reforma służby zdrowia, ale nikt jej nie chce zrobić, bo wszyscy, którzy ją robili, się na nie wywalili. Więc czasami lepiej dać ludziom więcej pieniędzy, żeby poszli do prywatnych lekarzy. I to jest podobnie trochę w chile w tym momencie, że nikt nie chce robić reformy systemu edukacji, bo kto by się za nią nie, za, nie zabrał, to może stracić więcej niż zyskać. W związku z tym lepiej szukać półśrodków w postaci koncesji, w postaci stypendiów, jakichś ocen Setka, odsetka uczniów, którzy mogą podróżować do szkoły za darmo, niż zmieniać cały system, bo to się wydaje taką stałgiem stajnie trochę, że wyczyszczenie tego może po prostu przerosnąć jedną kadencję. Chciałbym wrócić jeszcze też do tego, o czym też zresztą wspominałeś. Chile jest państwem rozwijającym się. W ciągu ostatnich 20 lat tylko były dwa momenty, w których Chile nie miało wzrostu gospodarczego. Z reguły ten wzrost jest też taki bardzo zadowalający, powyżej 5% średnio. Były też momenty, że 8%, to jest kraj, który ma ogromne złoża minerałów, którymi handluje. Miedź, lit, nikiel i tak dalej. Są ogromne pieniądze, no w zależności od koniunktury światowi, ale z reguły bardzo duże. Natomiast kiedy pójdzie się do właśnie jakiejś instytucji edukacyjnej w Chile, ja pamiętam, że byłem w Temuco, to jest takie mhm. biedniejsze miasto na południu, to to wyglądało jak... Trudno mi to do czegokolwiek porównać. To były przeciekające dachy. To były toalety, które były tak obskurne, że jako uczeń na pewno nie chciałbym z nich korzystać. To był problem regularny z ogrzewaniem. Ja pamiętam, że byłem w temu uko akurat jesienią chilijską. Było mm -hmm. strasznie zimno i deszczowo. I mieliśmy tam mieliśmy jakieś... ja być bardzo zimno. Bardzo tak? zimno. Pamiętam, że mieliśmy takie zebranie w szkole, podczas którego ja się musiałem nakrywać jakimś kocem i wszyscy się dziwili, że no jak to przyjechałeś z Polski, jest ci zimno. A tam po prostu to ogrzewanie zupełnie w szkole nie działało. Nie dlatego, że nie było ogrzewania, tylko ono po prostu wysiadło i nie było pieniędzy na. Naprawę. Jak to się dzieje, że tyle z jednej strony jestem państwem naprawdę mającym to bogactwo jako PKB, a z drugiej strony są te nierówności społeczne, o których tyle wspominałeś, i takie właśnie problemy w szkolnictwie? Gdzie te pieniądze kończą? Myślę, że tutaj oczywiście nie ma jednej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale jeśli chodzi w ogóle o nierówności i zobrazowanie ich skali, no to to myślę, że można jeszcze nawet bardziej radykalne przykłady znaleźć, bo, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli wylądujemy w Santiago, mhm. które jest ogromną metropolią, ma, ma tak jak już wspominaliśmy, ponad 8 milionów mieszkańców, jest trochę, takim, trochę taką stolicą nowego biznesu latynoamerykańskiego, ma najwyższy budynek w całej Ameryce Południowej wieżowiec Costanera, który jest połączony z takim dość luksusowym centrum handlowym. Mhm. I myślę, że wycieczka do tego centrum handlowego to najlepiej pokazuje, jakie są rzeczywiście nierówności, dlatego że no w Costanera znajdziemy, to jest, to jest pięcio czy sześciopiętrowe centrum handlowe, z którego wyrasta taka wieża, która ma 65 pięter i ma piękny widok oczywiście na, 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 na całe Santiago. Bardziej na, na, na Andy. Na Andy, ale bardziej tak. też na zanieczyszczenie, no bo tak, to no. najczęściej się niczego nie do zobaczyć na tej Kostanerze, ale w środku znajdziemy no, wszystkie marki, które znamy z europejskich centrów handlowych i... Mniej więcej 70-80% czy 80 ludzi, którzy przebywają w tej kostanerze, to są ludzie, którzy tam nic nie kupują. Tylko to są ludzie, którzy przychodzą najczęściej z tych, czy przyjeżdżają metrem, bo w kostenerze uh -huh. jest też stacja metra. Przyjeżdżają z biedniejszych części Santiago, po to, żeby popatrzeć na to, jak żyje klasa. Bogatsza. tak? Uh -huh. Nie powiem, wyższa czy, czy, czy niższa, czy, czy średnia, bo tam takie podziały tak naprawdę nie istnieją, bo to jest i wszystko mocno skorelowane i z kolorem skóry, i z pochodzeniem. Czy ktoś ma europejsko brzmiące nazwisko, czy ktoś. To taki paradoks, że najłatwiej dostać pracę w Chile, jeżeli się ma nazwisko, które jest pochodzenia walijskiego albo baskijskiego. To jest no ten tak. jeden z tych poskolonialnych stereotypów. To, to są te nierówności, które cały czas istnieją, natomiast jeżeli się wyjedzie. Na prowincję pół godziny na południe od Santiago to się zobaczy gospodarstwa, na których ziemia jest uprawiana w taki sam sposób, jak była uprawiana w Polsce w XVIII wieku. Tak. Mm -hmm. I to są miejsca, które są bardzo często niewolnione, niezelektryfikowane, bez jakiegokolwiek dostępu do technologii, informacji czy czy w ogóle nie mówiąc o, o, o technologiach rolniczych, czy na przykład odnawialnych źródłach energii. I rzeczywiście te pieniądze gdzieś giną po drodze. Może niekoniecznie wcale na złe rzeczy, bo na przykład też powiedzmy Santiago de Chile to jest miasto, które ma największą na świecie flotę autobusów zasilanych w pełni odnawialnymi źródłami energii. Tak, to e, Więc oni inwestują w rzeczy, czasami inwestują w nawet bardzo fajne rzeczy, tylko po prostu nie inwestują w edukację, dlatego że Myślę, że ta, ta, to sprywatyzowanie, czy stopień sprywatyzowania oświaty jest tak głęboko zakorzeniony w ogóle w ich światopoglądzie, że oni nie, my, nie myślą, że można inaczej. Tak? Mm -hmm. Inna sprawa też, pamiętajmy, że dla większości krajów Ameryki Południowej takim punktem odniesienia... Tak jak w Polsce mówimy o tym mitycznym zachodzie, to tak. w Ameryce południowej najczęściej się mówi o Stanach Zjednoczonych, tak? No w Stanach Zjednoczonych też nie ma o oświaty. Tak, no nie ma. W związku z tym, jeżeli I oni też myślą. Są też i są, też te są, zadłużenia studentów. są ogromne zadłużenia tak. studentów, więc oni myślą, no ale nawet, nawet w Ameryce nie ma, tak? To jak my mamy mieć jak najbogatszy kraj świata nie ma. Zakończmy tę tak. rozmowę wracając łukiem do tego Instytutu Nacional. Te protesty, od których zaczęliśmy, mają taką formę, że to zamaskowani uczniowie, rzucają koktajlami mołotowa w policję, a w Chile nie ma też policji takiej, jaką my znamy z Europy, tylko jest ta. Na, są karabinierzy w takiej formie militarnej, prawda? To jest bardzo, bardzo zmilitaryzowane, Bardzo zmilitaryzowane, no. więc to naprawdę wygląda. Ja pamiętam zresztą, że w temu roku widziałem protest studencki na rok przed rozpoczęciem tych protestów, tych wielkich, mm -hmm. które ogarnęły kraj, starcia z policją. To wyglądało jak. To wyglądało tak, że przy tym nasz 11 listopada, taki najbardziej pamiętny był w zasadzie zabawą przedszkolaków. No to była, tak, to była tam w rzuca... nie dochodzi do takich starć na, na, na zasadzie rzucania. Domowej roboty bombami wręcz. Tak, 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 bo w Chile jest też ten ruch anarchistyczny, który podkłada bomby pod banki, prawda? One są niewielkiego kalibru, ale, ale jest ich ale sporo. Ale są, są bardzo też często niebezpieczne, bo są najczęściej domowe roboty i jakieś nasycone odłamkami, tak? Więc uh -huh. często ofiar jest nieproporcjonalnie dużo do w ogóle skali to skali zamachu. Natomiast zastanówmy się przez chwilę nad tym. Jest 13 lat po tych protestach pingwinów. Ta szkoła, od której ten ruch, się zaczął te 13 lat temu, od, od, od protestu właśnie w tym liceum znów protestuje bardzo gwałtownie, od wielu tygodni. Dyrekcja musi z policją negocjować, czy ona wejdzie do tej szkoły, czy nie wejdzie do tej szkoły, później jest gaz łzawiący w tej szkole rozrzucony, wybieny szyby. szyby, uczniowie się tratują i tak dalej. Czy ci politycy, którzy dziś są politykami, a kiedyś byli tymi protestującymi uczniami, tak jak powiedziałeś, już nie zajmują się tym tematem z różnych powodów? Czy to może spowodować, że rośnie kolejne pokolenie, i za kilka lat znowu te protesty jeszcze przybierą na sile w Chile, i wtedy znowu dojdzie do jakiegoś przesilenia tych ludzi, którzy dziś mają po lat 15, a za na przykład kilka lat będą mieli 22 i będą się bardziej angażować mhm. w politykę? Czy to może oznaczać jakąś gruntowną zmianę dla Chile? Myślę, że to może być jedna ze składowych takiej zmiany, która tam bardzo mocno już jest widoczna. Trochę pełza, mhm. ale już można, można jej symptomy pierwsze zauważyć. Czy to będzie kolejny ruch pingwinów? Myślę, że wątpię, dlatego że Pingwiny już zostały dobrze zagospodarowane właśnie przez tę nową lewicę marcistowską, nie marcistowską, przepraszam, więc jeżeli oni gdziekolwiek wejdą, to prawdopodobnie wejdą właśnie tam i to już, to już raczej będzie po prostu poszerzanie kapitału niż coś nowego. Natomiast czy to będzie yy, jakaś większa zmiana warty w artywczyjskiej polityce? Myślę, że tak, dlatego że czyja powoli dojrzewa do tego, żeby przestać się bić. O to, co się stało po transformacji. Mhm. Dlatego, że Chile bardzo mocno przypomina wiele krajów też, które wychodziły z obozu postkomunistycznego w Polsce. Te spory transformacyjne, mimo że zostały nieporównywalnie lepiej wytłumaczone społeczeństwu niż w Polsce, na Węgrzech czy, czy w Czechach, to wciąż budzą bardzo duży, bardzo duży dysonans społeczny. I myślę, że takim najlepszym przykładem tej. Tego sporu potransformacyjnego jest w ogóle gospodarka, tak? Dlatego, mhm. że o tyle o ile w Chile dość dokładnie rozliczono zbrodniarzy i dość dokładnie rozliczono wiadomo, ile było ofiar, cały czas oczywiście się szuka ciał, próbuje się zrekonstruować te miejsca, tortur to czy przetrzymywania, to Dość dobrze to jest wszystko udokumentowane. Jest piękne Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago, otwarte przez Michel, przez Michel Bachelet. Tylko problemem jest, takim nierozwiązywalnym praktycznie, jest rozliczenie tych szkód ekonomicznych. Bo w momencie, w którym Pinochet przejął władzę, on sprywatyzował bardzo dużo publicznych przedsiębiorstw i rozdał je praktycznie po okręgu kilku tam rodzin, z nim, z nim bardzo mocno skoligraconych politycznie, za bezcen. Przecież mówimy tutaj o firmach, które dzisiaj są największymi na świecie wydobywcami właśnie tak jak wspomniałaś, miedzi, mhm. em, innych innych bogactw naturalnych i są przedsiębiorstwa, które zostały z państwowego oddane za bezcen. Dzisiaj są prywatne, czy się płacą swoje podatki, część oddają do budżetu, przynoszą monstrualne zyski, ale cały czas jest w czyle takie społeczne przekonanie, że to nie należy do... Tej jednej rodziny, że to powinno należeć tak. do państwa, ale nie ma za bardzo sposobu w żadnej takiej sprawiedliwości czasu przełomu, w, żadnej, w żadnym instrumencie prawnym, żeby, żeby tą prywatyzację cofnąć. Tak? W związku z tym tutaj Chile bardzo mocno cierpi i cały czas o to się, się biją spory. Natomiast i na prawo, i na lewo, jak się popatrzy na te nowe partie, które w Chile powstają, to się pojawiają takie głosy, że, że już dość tego, tak? Że dość rozmawiania o tym, co się stało w 1989 roku, no znowu brzmi bardzo znajomo, podejrzewam. Bardzo, bardzo. Dość rozmawiania o pierwszych wyborach kontraktowych, mm -hmm. o, o pierwszych prezydenturach, o potomkach dyktatury, albo o ludziach, którzy z dyktatury bezpośrednio wyrastają, to tak. czas, na, czas na nowe rzeczy. Czas na walkę ze zmianą klimatu, czas na ym, prawa mniejszości, w tym mniejszości seksualnych, też mniejszości etnicznych. Z kolei prawica mówi czas na czyjski nacjonalizm, bo nie ma chilejskiego nacjonalizmu. Zresztą w ogóle w tych krajach postkolonialnych ciężko zbudować nacjonalizm, bo tam każdy <gry> tak. ma, ma, ma mieszane pochodzenie, więc ciężko stworzyć taką doktrynę, która by była w miarę spójna, ale ona powstaje, bo ja też, jak byłem w Chile, to blisko. Ym śledziłem nowe ruchy nacjonalistyczne, które mówią czas na bionacjonalizm, czy etnonacjonalizm chileński mhm. i to się zaczyna w kompletnie innym kierunku powoli przesuwać i znowu, nie tylko w Chile, bo i w Argentynie, i w Ekwadorze, i w Boliwii, i w wielu innych miejscach światowego, czy tam globalnego południa. Czy to przyniesie zmianę edukacyjną? Nie wydaje mi się. Czy to stworzy nowy ruch? Raczej nie, raczej to poszerzy tę bazę nowej lewicy, nie marksistowskiej. Czy to się przyczyni do zmiany generacyjnej? Niemal na pewno. Dziękuję Ci. W takim razie będziemy obserwowali tę zmianę generacyjną na pewno w nadchodzących latach. Przypomnę, że dziś moim gościem był Mateusz Massini, socjolog kończący właśnie doktorat o Chile w Polskiej Akademii Nauk. Na Polskiej Akademii Nauk? Myślę, że i tak, i tak. I tak, i tak, i tak można powiedzieć. Oraz współpracownik Tygodnika Polityka. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę.